Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem Krzysztof Michałek, ale jeżeli Państwo to nic nie mówi, a powiem pogodny Wałbrzych, to już wiadomo, o co chodzi. Witam cię serdecznie, witam Państwa. Oczywiście gości kolejny obraz Alfreda Oruby pod tytułem Stary Wałbrzych. Jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani oczywiście twórczością, podczas wywiadu wyświetla się numer telefonu, gdzie możecie zadzwonić do antykwariatu Pan Paser i dowiedzieć się więcej na temat sztuki i obrazów, które namalował Alfred Oruba. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Ile lat już ma Twój fanpage? No, fanpage ma 8 lat, więc... Bardzo szybko to minęło, 2016 rok, luty i pierwszy post z Piaskowej Góry dotyczący oczywiście warunków atmosferycznych związanych z opadem śniegu, także tak to się zaczęło. Ale zaczęło się też trochę zabawnie, można powiedzieć, bo trochę związane jest z moim kolegą, z którym współpracujemy, tworzymy sportowy Wałbrzych Regional Info i oczywiście naszą firmę, czyli Jakub Zima. Zgadza się, wracając kiedyś z pracy z Wrocławia, gdzie świeciło piękne słońce, wjechałem od strony Witoszowa do Wałbrzycha, gdzie zrobiło się nagle biało, więc zatrzymałem samochód, napisałem na patykiem na ziemi, na przystanku. Zima, oczywiście robiąc do tego dosyć nieumiejętnie jeszcze wtedy jakąś fotografię, wrzuciłem to do sieci na swój portal i skomentował to, udostępnił później u siebie właśnie Jakub. Także to takie sympatyczne połączenie sprzed, myślę, 6 lat nas akurat w takim zakresie. To jest dość ciekawa historia związana z Tobą. Niektórzy nasi goście, którzy przychodzą do studia, też nie są rodowitymi mieszkańcami Wałbrzycha, a Ty zakochałeś się w Wałbrzychu. Jak to było? Zgadza się. No najpierw zakochałem się w żonie, która ówczesnej oczywiście dziewczynie, która pochodzi z Wałbrzycha. I rzeczywiście nie jestem z Wałbrzycha, z Opolszczyzny, z małej miejscowości, również bardzo urokliwej. Natomiast czasy studenckie przeprowadziły nas przez Opole, Wrocław, aż trafiliśmy do Wałbrzycha. Z czego się bardzo cieszę, bo to był mój pomysł, dosyć ryzykowny z punktu widzenia mojej małżonki. Natomiast no, z punktu widzenia tych już w zasadzie 9 lat prawie, zdecydowanie bardzo, bardzo dobry i bardzo pozytywnie przez nas odbierany. Jeżdżąc na trasie Wrocław-Wałbrzych, zapewne do pracy, miałeś okazję porównać różnice klimatu i temperatur, jakie właśnie ma miejsce chociażby w przeciągu tych 60 km. Faktycznie jest to zupełnie chyba inny świat. Tak, to jest inny świat i to w zasadzie zdeterminowało trochę powstanie pogodnego Wałbrzycha, bo tak naprawdę często przyjeżdżałem do pracy na południe Wrocławia z śniegiem na masce samochodu. Wszyscy się dziwili w zasadzie, skąd ja przyjechałem, że to jest niemożliwe. A ja przyjechałem po prostu z Wałbrzycha, gdzie panowały warunki zimowe. We Wrocławiu było 5, 7, czasami 10 stopni więcej, więc te różnice w klimacie były na tyle zauważalne, że zacząłem to po prostu troszeczkę szerzej najpierw dla siebie badać, zgłębiać, a później dzielić się tymi ciekawostkami, bo one niewątpliwie takimi były z innymi. No właśnie, z wykształcenia nie jesteś meteorologiem, ale jednak musiałeś zgłębić tą wiedzę. Ciężko było się nauczyć tych wszystkich zwrotów, amplituda i tak dalej? No nie jestem synoptykiem z wykształcenia, natomiast geografia fizyczna, mapy, kwestie związane z pogodą zawsze mnie pasjonowały. Mówi się, że w tym kraju się wszyscy znają na dwóch rzeczach, na piłce nożnej i na pogodzie. Natomiast no, na dłuższą metę jedna i druga rzecz myślę, że może znudzić. Mnie w zasadzie przez te 8 lat napędza i jakby no, sprawia, że cały czas chcę się uczyć czegoś nowego, nowych zwrotów, nowych sytuacji pogodowych. Oczywiście na samym początku większość z tych rzeczy była dla mnie zupełnie obca, ale krok po kroku poszczególne rzeczy związane z tym tematem poznawałem. Bardzo się cieszę, że też bardzo dużo sam ucząc się mogłem przekazywać i uczyć innych. Wydaje mi się, że przez ten czas wielu innych Wałbrzyszan,
ludzi, którzy obserwują mój profil, dowiedziało się o bardzo ciekawych rzeczach, o których wcześniej nie wiedzieli, jak chociażby, nie wiem, okiść, słynna lodowa sprzed dwóch sezonów, gdzie no w zasadzie chyba wcześniej nikt nie wiedział, że coś takiego w ogóle istnieje, a cieszę się, że akurat mogli się po raz pierwszy dowiedzieć tego, być może u mnie. Chciałem się również zapytać o to, że nie tylko jesteś w Wałbrzychu, ale też podróżujesz po lokalnych tutaj miejscowościach, chociażby śledząc piłkarskie zmagania na różnych szczeblach rozgrywek. Też widać tą różnicę pomiędzy, nie wiem, Walimiem, Starymi Bogaczowicami, czy chociażby Czarnym Borem, gdzie jest różnica między temperaturami i w ogóle klimatem? Tak, jestem pasjonatem regionu i zawsze uważałem, że turystyka i sport to jest coś, przez co możemy bardzo dobrze poznać region, łączyć takie przyjemne z pożytecznym, więc bardzo często zdarza mi się być w różnych miejscach w naszym regionie. Często związane jest to z różnymi wydarzeniami sportowymi, a tych jest w naszym regionie tutaj w Wałbrzyskim bez liku. I rzeczywiście to ukształtowanie powierzchni nawet w samym Wałbrzychu wygląda zupełnie inaczej. No jest to rzecz w zasadzie oczywista dla wielu. Natomiast jeżeli zagłębimy się już w statystyki, w liczby, a mając dostęp w postaci portalu do danych historycznych no, z ładnych już kilku lat, no, jestem w stanie bazować na liczbach, które gdzieś tam trochę się bronią same i wielu często zaskakują. To, że Wałbrzych jest rozciągnięty na przestrzeni no, tutaj wielu metrów nad poziomem morza, ta część północna jest położona bardzo nisko, 300 metrów nieco powyżej nad poziomem morza, ta południowa jest zdecydowanie wyżej. Ostatnie zabudowania są w Wałbrzychu na poziomie 630 metrów nad poziomem morza. To jest bardzo dużo w kontekście zmian pogodowych, klimatycznych. Znam też osoby, które nie podróżują aż tak dużo i dla nich przebywanie, mieszkając na północy Wałbrzycha, przebywanie na południu jest często rzeczą bardzo odległą i rzadką, natomiast no, dzięki mnie, dzięki tej mojej prezentacji mogą gdzieś tam zobaczyć, że faktycznie no, te zmiany w klimacie dotyczą nawet już samego Wałbrzycha. No nie mówiąc o tych regionach, o których wspominałeś, bo często jest tak, że pogoda jest zjawiskiem lokalnym i zupełnie inaczej to się prezentuje w Starych Bogaczowicach, a zupełnie inaczej w Walimiu czy w samym Wałbrzychu. No właśnie, poruszyłeś temat klimatu i przestrzeni czasu. Faktycznie zauważyłeś sam, że jest coś takiego jak efekt cieplarniany, czy chociażby może cyklicznie cieplejsze zimy, łagodniejsze zimy, bardziej gorętsze lata. Faktycznie jest to widoczne w tych prezentacjach i zapisach z perspektywy czasu? Z perspektywy czasu faktem jest to, że temperatura rośnie i czy ona rośnie bardzo, czy nie, no to już jest jakby kwestia względna. Klimat to jest jakby zagadnienie, które należy badać bardzo szeroko. Myślę, że 30, 50, 100 lat wstecz, no to są gdzieś tam te dane, na których my możemy bazować. No i ewidentnie widać, że te zmiany w tych wartościach są zauważalne. Zjawiska, które nas otaczają, są również dosyć gwałtowne i to też nie jest tak, że tego nigdy wcześniej nie było, no bo oczywiście mamy dostęp do telefonów, każdy ma gdzieś tam przy sobie kamerę i jest w stanie zarejestrować i przekazać bardzo szybko obraz i informacje dalej. Co ciekawe, ostatnio dostałem ciekawy materiał, ilość trąb powietrznych w Polsce w latach 2010-2023. Gdzie ja na przykład za dziecka, będąc młodym człowiekiem, nie pamiętam, żeby takie zjawiska miały miejsce. Natomiast okazało się, że w Polsce było 246 trąb powietrznych zarejestrowanych i udokumentowanych w tym okresie 13 lat, z czego 4 też na Dolnym Śląsku. W związku z tym mamy tutaj pewnie taką sytuację, że prawda gdzieś leży troszeczkę po środku. To nie jest tak, że wcześniej tych trąb powietrznych nie było, tylko też nie wszyscy je gdzieś tam rejestrowali i odpowiednio udokumentowywali. Natomiast sama skala zjawiska jest rzeczywiście zauważalna i tego typu gwałtownych zjawisk w połączeniu z większą średnią temperaturą, co też oczywiście jest jakby faktem, to jakby sprawia zdecydowanie to, że
klimat się zmienia pod tym kątem. Właśnie to ci przerwę, bo jesteśmy często atakowani alertami przez telefon. Kiedyś tych alertów chyba było albo mniej, albo teraz być może osoby, które wysyłają z odpowiednich służb te alerty, być może są za bardzo wyczulone, jak to byś uzasadnił. Ja zawsze mówię, też rzeczywiście zauważam ten fakt, że jest tego więcej. Często są one dosyć, nie chcę powiedzieć nieuzasadnione, ale mamy wrażenie, że dostaliśmy alert i często druga myśl jest nasza, to pewnie nic się nie będzie działo. Albo nie ma alertu, a tutaj nagle jest coś groźnego. I jakby zawsze lepiej ostrzegać i wysłać jeden, dwa alerty za dużo niż później żałować, że coś się stało, a takiej informacji nie było. Natomiast no, przechodzimy tutaj bardzo płynnie do części związanej z pogodą, a ta bazuje na modelach meteorologicznych, które z kolei bazują na bardzo konkretnych zależnościach, które pokazują nam, że zjawisko pogodowe jest typowo lokalne. I to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie przewidzieć, no, ja pokazując to i przedstawiając to dalej, ale synoptycy, meteorolodzy, że będzie padać dokładnie tutaj w tym i w tym miejscu, tylko mamy pewien jakiś zakres, najczęściej jest to kwadrat 13 km na 13 km, w którym mamy pewność albo prawie pewność w krótkim okresie czasu, że będzie i że wystąpi jakieś zjawisko. Natomiast na 13 km w naszym zakresie to nawet nie jest wawrzyk z północy na południe. Więc często się tak zdarza, że informując o tym, że będzie padać w Wałbrzychu, ktoś może powiedzieć, że nie sprawdziło się, bo przeszło bokiem. A tymczasem na południu Wałbrzycha padało, a na północy już nie. Powoli zbliżając się do końca, chciałbym również zapytać o stację meteorologiczną, którą zakupiłeś, którą posiadasz. Faktycznie ta stacja daje ci również tą możliwość, że możesz sobie archiwizować wszystkie dane? Tak. Jest taka możliwość. Do wielu opcji mamy dostęp wszyscy. Niekoniecznie trzeba posiadać stację pogody, żeby gdzieś tam mieć dostęp do danych i w jakiś sposób sobie analizować. Nie wszystkim się oczywiście to chce. Także cieszę się, że ja mogę te informacje zbierać i przez to pokazywać. Stacja pogody to jest fajna rzecz, która gdzieś tam mobilizuje na samym początku na pewno do zapisywania i pokazywania pewnych zjawisk. Nie jest to jedyna stacja, co ciekawe, w Wałbrzychu, bo na jednym z portali, który zbiera te wszystkie informacje, to jest bardzo globalny partner. Tych stacji pogodowych w Wałbrzychu jest, myślę, około 4-6 w tym momencie. Z każdym rokiem w regionie pojawia się coraz więcej. Dzięki temu no, mnie to bardzo cieszy, bo mam bardzo prosty dostęp do danych z różnych części tutaj naszego regionu wałbrzyskiego i praktycznie w większości tych newralgicznych miejsc te stacje pogody są. Także jeżeli kogoś mogę zachęcić i chciałby, albo zastanawia się, czy taką stację pogody zakupić, to odpowiedź jest jedna dobra, zdecydowanie tak. Sam miałem przyjemność wielokrotnie polecać już jakieś sprzęty w zależności od budżetu i nawet jeździć później do zupełnie obcych, ale bardzo sympatycznych ludzi na instalację i konfigurację takiego sprzętu. Także jeżeli ktoś ma ochotę i chęci i chciałby zacząć spróbować, no to serdecznie zachęcam i zapraszam do kontaktu. Bardzo ci dziękuję. Państwa i moim gościem Krzysztof Michałek, czyli twórca i prowadzący fanpage Pogodny Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.